Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak w miarę szybko można znaleźć portal dzięki mapom nawigacyjnym zakupionym na stacji kosmicznej od kartografa. Wymieńmy konkretne mapy i chcemy obce dane kartograficzne z miejscem ukrycia starożytnego artefaktu. Kupmy sobie z tego z 5 sztuk. Już mamy konkretne mapy, wypadałoby udać się na planetę, ponieważ w kosmosie portalu raczej nie znajdziemy. Wysoka aktywność strażników, ale w sumie nie są złe. Co tutaj mamy? Tropikalna. No dobrze, polećmy sobie tam. Dość ważne jest, żebyśmy wiedzieli, w jakim układzie, a konkretnie do kogo należy układ, w którym jesteśmy. Ponieważ będzie nam potrzebne jeden z konkretnych artefaktów. Korwaksów, tak jak ja teraz jestem, będzie potrzebna powłoka korwaksów. U Wykenów w systemie wykańskim będzie to wykański sztylet, a w systemie geków artefakt geków. Także zwróćcie na to uwagę i pamiętajcie, żeby to posiadać w swoim ekwipunku. Dobrze, namierzmy. Jakiś skaner. Kiedyś gdzieś był, nie? Namierzmy jakiś posterunek handlowy sobie. Z tymi przedmiotami no nie powinno być problemu, ponieważ od każdego pilota jesteśmy w stanie je kupić. Dobra, 23 sekundy, szkoda. Nawet na warpa czas ma marnować. Powłoka korwaksów, to czego poszukiwaliśmy. Sprawdźmy.
jest powłoka korwaksów, tutaj jest sztylet, o którym wcześniej wspomniałem, i artefakt geków. No my będziemy potrzebowali w tej chwili powłokę, ponieważ jesteśmy na korwaksowej ziemi. Mamy save'a, więc możemy odpalić naszą mapę. Tak, nie chodzi nam o znalezienie artefaktu. Musimy odnaleźć monolity obcych. No i mamy za drugim razem spadł monolity obcych. I do niego właśnie się udajemy. Jeżeli by się tymi pięcioma mapami wam nie udało, po prostu przeładujcie save'a i spróbujcie jeszcze raz. Także zasuwamy teraz do monolitu. Trawa się pojawiła i przyłożyłem. Ważna rzecz, nim pogadacie z monolitem, ustawcie sobie punkt zapisu. Ponieważ jeżeli coś pójdzie nie tak, głupio by było zaczynać od początku. A tak po prostu przeładujecie sobie zapis. Teraz musimy dobrze wybrać, ponieważ jeżeli źle wybierzemy, no to dupa, nie? Dostaniemy po zdrówku troszkę. Gorsze, nie? No ale ja mam eski same, także nie będziemy się tutaj wymieniać. Nauczyliśmy się słowa korwaksów. Pogadajmy teraz drugi raz. I mamy zlokalizuj portal, do tego potrzebujemy powłoki korwaksów, o której wcześniej wspominałem. Portal mamy namierzony. Nie to portal chciałem. Jeszcze.
jeszcze. Zasuwam do portalu. Jak widzicie, jest to też dosyć szybkie, zajmuje praktycznie chwilkę. Teraz niestety będziemy musieli aktywować portal. Musimy go załadować energią. Także zwróćcie uwagę, jakie pierwiastki są potrzebne. Sód, diwodór, miedź, węgiel. Dobrze, ładujmy. Technologia naładowana. Sód. Technologia diwodór. Naładowana. Miedź. Naładowana. Technologia naładowana. I węgiel. Tak naprawdę są to jedne z bardziej podstawowych pierwiastków, więc żaden z was nie powinien mieć z tym problemu. Jak widzicie, są też pierwiastki zastępcze, takie jak kadm, czy skoncentrowany węgiel, albo azotan sodu. No ale są to pochodne tych podstawowych, więc o nich tutaj nie wspominam. Naładujmy cały portal. Technologia naładowana. Technologia naładowana. Wszystko mamy? A, nie wszystko, przepraszam. Miedzi nie dałem do pełna. Technologia naładowana. Teraz mamy wszystko. No i portal nas rozpoznaje. Po czym możemy go aktywować. No i wszechświat stoi przed nami otworem. Dla wszystkich, którzy mieli problemy ze znalezieniem, mam nadzieję, że będzie to jakieś ułatwienie. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się, na razie.